wiesz, że są, są takie apki, na przykład Twitcha? Nie, chyba nawet mam. Skoro jesteśmy live, to witamy was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ze mną dzisiaj mam, w zasadzie mam dzisiaj dwóch gości, bo chciałem powiedzieć, że ze mną jest dzisiaj, ale jest ich dwóch, bo jest ze mną Gruby Nerd, czyli Marcin z Filmwebu. Tak, to ja, cześć. Ale patrzyłeś na mikrofon? Tak, na mikrofon, tak, tutaj musisz się patrzeć. I jest Piotrek Krzychowski, czyli Szyszko z Xbox Polska. To ja. Nie zabrał niestety Marceliny ze sobą, ale jakoś mu wybaczymy tym razem. Za każdym razem mi wybaczasz, więc... Chyba, że... przegra w Monopoly, to będzie wystarczająca już taka w sumie obraza dla niego i na to. Znaczy, jeżeli przegram w pierwszej turze. No. Mogę sam zbankrutować w pewnym momencie. Jest na to szansa, jest na to szansa. Gramy oczywiście na Nintendo Switch, bo jest to wersja, która okazała się całkiem niedawno. Czyli najświeższa wersja. Najświeższa, dokładnie. Ale od siebie mogę dodać, że na duże konsole też jest Monopoly, prawda? Oczywiście. Ja przedwczoraj ćwiczyłem na Xboxie, żeby nie przegrać jednak w pierwszej rundzie i zobaczymy jak. No to będziesz miał porównanie od razu jak to działa tutaj, a jak działa na Xboxie. Jest też taki stacjonarny, nie wiem czy wiecie, taki na papierze. Co ty gadasz? No? Serio? Mega fajny, to polecam. Chyba jakoś niedawno wyszło, nie? Pytanie, czy pro kontrolerem też muszę machać? Tak, shake to roll. Shake it baby, albo naciskasz A, ale wtedy jesteś nudziarzem. Nie, no, fajnie się. Ja jestem pieskiem, nie? Ja tak? Będę pingwin. Ty jesteś pingwinem? Pingwinem, no. I już lepszy od Kuby, dziękuję. Nie wiem, pingwiny źle się kojarzą wśród ten w gierkach. A pingwiny z Madagaskaru? Człowiek. O panie, kto wyrzucił siódemeczkę? No, zasady są takie, że każdy po dychu mi daje. Ale ja też wyrzuciłem siódemeczkę, kolego. Także chyba ja zaczynam. No, co, ale wprowadziłem je po tym, jak wyrzuciłeś. Czy gramy w wersję przyspieszoną? Czy siedzimy do północy? Nie wydaje mi się, żeby wiesz, Switch miał tyle mocy obliczeniowej. No dobrze. Pingwin zaczyna. Szczerze mówiąc, jeszcze nie miałem okazji w to grać w trybie stacjonarnym. Głównie grałem póki co mobilnie. A to chwilka w pracy, wiecie. No i co mamy na początek? Oriental Avenue. Pewnie, kupuj. Co to? Czekaj, tylko teraz gdzie jest A na tym? A jest tam, nie tam gdzie na Xboxie. No właśnie, i to może być problem. Nie jest to drogie, oczywiście kupuję. Za stówkę. O, za stówkę. Za szalą. Może któryś, z was wpadnie już na pierwszej turze w odwiedziny. I co dalej? End turn. A, żeby zakończyć turę. Dobra, to teraz? Jo. Pan ściana? Dawaj pan ściana, jedziesz. Pan kaczka. No myślę, że nie zajrzę. Ach, nie tym razem. I więzienie. Szkoda, że tylko w odwiedziny. Dokładnie. Nie, to bezpłatny park. Bezpłatny park. Nie, odwiedzasz. Odwiedzasz tylko. Odwiedzam pierwszy. Nie. Gumowa kaczucha pod prysznic. No. Dobra, ja. Dobra, shake it baby. No, poszło. 8. No i następny, który nie odwiedzi mojego... Ale za to może już kupić, więc... Może kupić. Może kupić, będziemy się musieli potem dogadywać. Ja bym ci radził na aukcję to dać najlepiej. Ojej, pomylił mi się przycisk. O, jak mi nie wiem jak to się stało, słuchaj. Ja mam w ogóle taką fajną historię z Monopolem związaną, bo poznałem bardzo miłego pana z Teksasu, wracając samolotem z Londynu. Akurat właśnie grałem w Monopol, sobie odpaliłem, wiesz, w drodze powrotnej. No. I typ, który siedział obok mnie w samolocie, tak zaczął tak filować tam, co to jest, nie, i tak dalej. No i mówię mu, no to ziomuś, chodź, pokażę ci, zagramy we dwóch, w ogóle będzie spoko, nie? Słuchaj, mieliśmy przedłużony lot, bo normalnie tam 2.20 się leci z Heathrow do Warszawy. Leciliśmy 3 godziny, bo tam jakaś zawierucha była nad Niemcami, coś tam, coś tam. No i całą drogę żeśmy cisnęli w ten Monopol, aż mi bateria padła w końcu. No bo tutaj, dłużej by nie wytrzymała raczej. Wychodząc, koleś mówił, że pierwsze co to po prostu jedzie po Switcha, nie? Żeby mieć Monopol w samolocie. To jest zajebiste właśnie. Switch się najlepiej dla mnie sprawdza w podróży. Tak. W domu tak. Nie gram tak dużo, jak gram w podróży. Wszelkie wyloty właśnie. O. Uff, całe szczęście. Nie, no nie będę się zastanawiał. Co kupiłeś? Och, kurczę, a miałem już na aukcji. Ja muszę też. Czy ty masz podgląd czatu, Piotrek? Bo u mnie się nie wczytuje. Muszę sobie włączyć podgląd czatu. Nikt do nas nie pisze, no co ty. Na pewno piszą. Podziwiacz Kubakę. Piszą. Nie no, fajni Kubaki pewnie. Teraz ja. Tak, teraz tak. Tak, teraz ja. Dobra, to ja sobie po prostu... No dobra, potrzepię. Siu, lećcie, piłeczki, kuleczki. Ej, ten pies wygląda jak twój pies. Prawie. No mój trochę, jedna noga mu nie działa do końca. Możecie napisać coś na czacie, sprawdzimy czy działa na moim. Nie mam dostępu. Twój pies też ma jedną nogę metalową bardziej. No trochę tak.
Ty Kuba kupiłeś tam, to posiadłeś? Tak. No dobra. To ci wykupię, żebyś pisze na czacie. Pisze? Czy jest napisane? Nie, ktoś pisze na czacie. Możecie między sobą pogadać. Taki sztuczny tłum jest róbcie. Jestem niezalogowany. Aha. Właśnie u mnie też się nie pokazuje. A, dobra, ja już skończyłem turę, tak. Tak jest. Teraz kto? Pan Pingwin. O, pijany pingwin. Ale dziesiątka. Pijany to do domu. Czy to będzie stacja, nie, znak zapytania. Aha. Czyli jest szansa dostać coś fajnego. Uuu. No. Zajebiście. Suma summarum, doszedłem tam, gdzie chciałem, na stację kolejową, którą od razu oczywiście kupuję. Za te 200, które dostałeś za przejście przez start. Profit, profit. Wiecie w ogóle, że jest taki nowy monopol, w sensie stacjonarny z Nintendo? Tak. Monopol Gamer. To jest ten, do którego możesz dokupować figurki? Tak, no. Tak. Masz 4 w zestawie, ale jest fajny, bo boss fighty w ogóle w nim są. Wow. No. Masz tak, że przy każdym przejściu przez start ciągniesz kartę bossa i walczysz z bossami, nie? Żeby coś kupić cokolwiek. Hell yeah! Kto kupił? Ja. Mr. Wall. Związałeś się z hajsu całego ten, wypstrykasz. Spokojnie, nie bój się. Grę widzę, a czatu nie widzę. Coś się spokojnie. No właśnie, też nie, ostatnio widzieliśmy. Czyje to? Niczyje. Niczyje. Zgadnij, czyje jest teraz moje. W ogóle strasznie dużo hajsu na starcie tu dostaje. Prawda? Właśnie, no. Od razu można nakupować tyle, że... Tak. Ja zawsze pamiętam, że wiesz, jedno przejście przez mapę, to już byłeś biedakiem, nie? No. Kończ turę właśnie. A tak, przepraszam. Ale Piotrek, powiedz, Pro Controller dobry jest. Designersko bardzo przypomina Xboxowy, więc nie mógłbym powiedzieć, że jest zły. Właśnie dlatego to było tricky question. Jest nawet wygodniejszy. Jest, bo generalnie, no mi robi najbardziej samo to, że grzybki są w tej pozycji. Piotrek, dawaj pieniążki. 14. Masz, in your face. 2 monsterki zakupię. Albo 3 na promocji. Dobra, spróbuję przez aplikację. Wejść. Spróbuj na razie zakończyć rundę. Też wciśnij A. O, widzisz, jak ci dobrze poszło? Nie do więzienia, nie do więzienia, nie do więzienia. Nie, że pójdziesz do więzienia, nie. Te przekręty wszystkie, co robisz. Człowieku. Jest prośba, żeby dać mikro trochę bardziej. Trochę bardziej? Bo słabo słychać. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Hej, zajebiście. Co, 5 dych dostałeś? No, zawsze coś. Ty masz 12 lat. 5 dych, tyle co na gwiazdkę za miesiąc dostanie od babci. Nie mam babci. O, przepraszam, no to od mamy, no. Mamy jeszcze mamy. Ale rzuciłem pięknie. O, 11. Nie. Ktoś to kupił? Nie, to jest niczyje. Aha. Ziemia niczyja. Ziemia moja. 260. O, a, widzisz, trochę zaboli, nie? Zapieczę. Ale dobra, wezmę. Najwyżej będę dawał ten zastaw, nie? Raz się żyje. I koniec mojej tury. I teraz kto? Teraz pingwin. Pan Szyszko. Możesz tam park dla psów wybudować na przykład. Co kupiłeś? Mogę. Ja zrobię zoo dla pingwinu. 11. Fantastycznie. A ja co? Staw dla kaczek. Już wybrałem... No. O nie! Ej. O! Widać, że dobrze kupił, no. 22. No proszę. I tak... Troszkę po troszku oskubiesz tego Szyszkę. Grosik do grosza, grosz do grosza, coś tam. Pingwiny mają pióra, prawda? Chyba tak. Tak. Czyli nie. Mają pióra, tak. A nie takie włosy? Nie, to są pióra chyba. Bo to jest ptak. Pingwin jest ptakiem. Tak. No wiem. Więc na pewno musi mieć pióra. Dajcie znać, czy pingwin ma pióra, czy włosie. No właśnie. Najgorzej. Chciałem powiedzieć, że mnie Dąbek po prostu z piór oskubie. Ewentualnie włosy ci powyrywam, tak? Byle te z głowy. Nie, byłem ostatnio w kinie na filmie Marsz Pingwinów 2. Myślałem, że to jest kontynuacja tej bajki o pingwinach, co tańczą. Ale dałem się wrobić. Ale okazało się, że było mega fajne, nie? O, proszę. Chyba lepiej się cieszyć z 50 niż iść do pierdla. Bagiety jadą. Może spotkam jakąś znaną piosenkarkę.
Nie no, pies w więzieniu. Ale fajne są te animacje. Nie, super, te nowe żywe właśnie boardy są super. No, ja wiem, że ubolewamy. Mi się podoba też ten efekt rozmycia w tle taki, nie? No. Głębia ostrości. Jak to się nazywa? Time, nie, że to są, te wszystkie rzeczy są takie malutkie. Time shift, jak to się nazywa? Jest taka, o, taka. I kolejna szansa. Okej, okay, co? Do więzienia! Za co? Kogo ty mogłeś skonsultować? Przestań. Dobra. Konsultowałem się z prawnikiem, poszedłeś do więzienia, więc double profit. Ale moje dziedzictwo pozostało, znaczy się moje karty, nie? No, dopóki siedzisz w więzieniu, to i tak ci nikt nie zapłaci, więc... To prawda. Tak? Tak to działa? Serio? Tak, oczywiście. Nie możesz przyjmować hajsu, jak jesteś pierwszy. O, kaczka cię przyszła odwiedzić. Pod prysznic. Don't drop the soap. No dobra, rzucę. Co z tego wyjdzie? Nie wiem, czy ty tak miałeś, ale ja jak zanim patch wyszedł, to bardzo często duble wyrzucałem. End. A ile trzeba wyrzucić, żeby wyjść z więzienia? Dubla. Dubla albo czekasz normalnie chyba dwie kolejki, tak? Okej. Okay, tak czy siak później musisz zapłacić. A, okej. Okay. Nie ma tak, że wychodzisz sobie po prostu. Albo masz trzy szanse na dubla, albo płacisz. O, boardwalk. O. Kupujesz, zaszalejesz? To są te najdroższe? Tuż przed tak, to są najdroższe. Nie lubię ich. Spróbujmy. Aukcja. Ja nie mogę brać udziału w aukcjach. Nie możesz. Jest szansa, że kupię to taniej. Baka, rozjedź go. Możesz czy nie możesz? Mogę. No to nie jest sprawiedliwe. Jak niesprawiedliwe? Pomyśl sobie o tych wszystkich gangsterach, co siedzą w więzieniu i dalej kierują mafią. Dokładnie. Tak to jest chociaż realistycznie. O! Ale piękna licytacja. Nikt nie wie, co się dzieje. O, kaczor rzucił stówę. Ale jeszcze trochę do tej głównej ceny. Co teraz? 318. Tak? Można. Nie, no teraz nasz pieseł. A ja też muszę, a ja nie chcę. Ja wypadam. Więc teraz wywalczcie ze sobą. Ja jestem biedny, jestem w więzieniu w ogóle. I muszę mieć na sklepik w więzieniu hajs. Muszę opłacić wszystkich tych, żeby nie zostać czyjąś dziewczyną pod prysznicem. Ty to byłbyś warty tak dwie paczki fajek w sumie. Te włosy? Ciebie to za paczkę zapałek by oddali. O! Okay. No. Kto wygrał? Wow, Kuba, zaoszczędziłeś całe trzy te... nie wiem, jak ta waluta się tu nazywa. Monopolilary, okej. Okay. No w aplikacji muszę zalogować. Ale mógłbyś skończyć rundę. Mógłbym. Teraz ja! Dawaj. Nie, to ty byłeś. Ty co mnie wała robisz? Ja tu trzepię sobie w powietrzu. Nieładnie. To jest czyjeś? Nie. Ale może być twoje. W każdej chwili. I będzie. Mhm. Teraz będziesz biedny i tyle. Teraz ja. Dawaj. Jednak nie będziesz zapłacić? O! Okej, okay, nie mam pytań. Widzisz jak to jest? Się ma szczęście. Złączyłem się na tryb desktopowy, to był błąd. Na nic co? Nie widać i tak. Tryb desktopowy na telefonie. Kuba, mam takie dziwne wrażenie, że kolega Szyszko jak na razie to prowadzi, nie? Tak, nie wiem dlaczego. To znaczy prowadzi finansowo tylko. No. End turn. A, to ja, przepraszam. Tak. Dawaj pingwin. Znowu się przewrócił. Za pięć. To, że pił wczoraj, to nie znaczy. O, pożegnaj się z pieniędzmi. O nie, no. To jest najgorsze pole. To prawda, zakończ rundę. Zanim oddasz się przyjemnością telefonu. To nie jest przyjemność, chcę po prostu nawiązać kontakt z widzami. Do kiedy się płaci dochodowe? Do 20, nie? Tak. 25 VAT. Tak. A dzisiaj jest 23 już. Nie, no pamiętam, bo w marcu zamykałem działalność, nie? O! Wyskakuj z dzięgów. No dobra. O, moje pieniążki.
A za co ty jeszcze raz sobie rzucasz? Jak wyrzucasz dubla, to rzucasz jeszcze raz kośćmi. A, okej. Okay. Jeśli rzucisz 3 razy duble z rzędu, to wygrywasz grę. Trafiasz do więzienia. Dlatego miałem problem z grą wcześniej, jak wyrzucałem non-stop duble. A to nie wiedziałem, jakie zasady są. Są. Ktoś tu już chyba ma dwie stacje kolejowe. Yep. Ktoś tu zaraz się wypstryka z hajsu całego. To ważne. Jak raz się żyje. Staniecie na ostatnim moim polu. Jak szlachta się bawi, to koszta się nie liczą, nie? Dokładnie. No udało ci się na tego Twitcha dostać, czy nie? Nie. Wiecie, że już tak jest 15 minut, a nikt nic tam nie ten, nie pisze. O. Co? No, zobaczymy, jestem ciekawy, co. Rachel, nie inaczej, wiesz tam kto. Słuchaj. Może będę biedny, ale będę miał gdzie mieszkać. Dokładnie tak. No. A jeszcze raz. Tak. I teraz stanę na czyjeś pole i muszę zapłacić 500. Albo do pierdla pójdziesz. Szósteczka. Co jest bardzo możliwe. Tak, idziesz do pierdla. O. Chłopaki chyba zatęsknili za tobą. No, chyba tak. Dąbek wraca już z celi A, tam jest impreza. No dobra, no. Koniec mojej tury. Bawcie zawsze się możesz nacisnąć grzybek do środka. Tak? Tak. A co on daje? Zobaczysz. A nie, to dla Kuby zarezerwowane. Niespodzianka. A, tym razem go nie przewróciłeś. Nie. 8. Odwiedzanie? Nie. O, pomacham mu tylko przez kraty. I staniesz na swoim polu. Moje polu. Nie za dobrze. Wolałbym jeszcze coś kupić, tym bardziej, że mam całkiem sporo budżetu. O, ho, ho. Proszę jak. No ma dużo, nie? No ma, ma. No tylko my takie biedaki teraz jesteśmy. No ale mamy trochę więcej posesji. Na przypał pokupowali, nawet nie wiedząc co. Nie, 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 o. Nie, co za... No widzisz? A co, no przyszło, wyszło. No. Tak, łatwo przyszło, łatwo poszło. Teraz ja. Teraz ja wpływam. Temat ponad tysiaka, no cóż, no łatwo przyszło, łatwo poszło, pogódź się z tym, no takie jest życie. No bo prawie. Prawie było. No nie, trójka to nie tak wszystko. No dwie trójki przecież to by był dubel, tak? I wychodzę. Tak. No. Boże mi Kuba źle wytłumaczył. No i... Nie, nie. Dubel zresztą się wcześniej wypuścił. Nie rzucać w pingwina. O, parking. No to sobie zaparkujesz. Czy ja mam możliwość teraz... Co, zarządzanie swoim... na parkingu, tak, czy... możesz też wcisnąć A na przykład. Ja wiem, tylko chodzi mi, po parking to nie było takie, że czekasz dwie kolejki z możliwością... Nie. Nie, okay. Nie, 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 te zasady chyba się trochę zmieniły w ogóle, więc... One się, wiesz, zmieniają wraz z lata, tutaj, wiesz, biegną wszystko. No. Że zasady są takie, jak akurat, jaka ekipa siedzi, wiesz? O, proszę, proszę, chyba będziesz miał na wyjście z pierdla. Wow, 6. A jednak nie. Moim zdaniem... Ale będziesz miał na monsterka, na 2 w sumie. No nie, nie, one są po 4 złote, 3,99. No to ewentualnie. Ale jak pójdziesz, wiesz, takie po terminie, to będą po 3. No nie, no znowu. Ach. No dobra, chłopcy, bawcie się beze mnie. 7. Co nam przyniesie szczęśliwy los dzisiaj? Moje pole. Kurde. I już zaraz się skończą pieniążki. No, no może nie tak szybko. Sporo, 22 to jest... To jest nieźle, to jest naprawdę dobrze. No, ile to monsterków? Ja jestem dalej na odwyku. Tak? Jestem dalej na odwyku. Już nie piłem z 2 tygodnie. O, stary. No. Czemu? Staram się być lepszym człowiekiem. To idź, nie wiem, psy na paluchu pokarm, a nie ten. Czy jest? A nie, nikogo to jest. Tak, to w ogóle jest pewna taka nieścisłość, mianowicie darmowy parking w Stanach Zjednoczonych, takie coś nie istnieje, nie? Serio? Wszędzie są parkometry? Stary, jak ja zobaczyłem jakiś, gdzie to było, w Seattle chyba, parking $8 za godzinę, nie? I każda kolejna godzina droższa od poprzedniej. Wow. Parkometry albo pan parkingowy. No. Taki śmieszny pan z Meksyku wsiada do twojego Rolls Royce'a. Nie masz wyjścia. Płać. A to tylko 50. No, no to dlaczego zwlekałeś? No, bo nie miałem takiej opcji wcześniej. Miałeś od początku. Serio? No. Ktoś tutaj go robi na szaro. Nie no, nie pytał nawet przecież. Mi się wydaje, że Kuba nas ten oszukuje, nie? Tak, dlatego mam najmniej kasy. Kuba jest tu rezydentem w tym Ubisoftie, to on tu wie. O, dublecik pierwszy dzisiaj. O, i to chyba, oj, tak blisko było. Dwójeczka, ładnie. Sorry, not sorry.
szalejesz, kupujesz? Kupuję, bo żółte już chyba mam. Jak mogę podejrzeć? Teraz nie możesz. Ale wezmę, bo ktoś na pewno to ma. Znaczy, ktoś, nawet wiem kto, bo płaciłem mu. Masz ewentualnie podgląd na dole, widzisz? Masz ja teraz pierwszą żółtą kartę. Ja mam Manage Properties. Tak, ale Piotrek, na dole widzisz to, tę swoją kartę tak, wysuniętą? Jasne. Masz zaznaczone kolorystycznie, które posiadłości są twoje. Tak, a nam się też podświetla ta, którą on właśnie kupił. Teraz nam tak pulsuje. Tak. No. Jak tam chłopcy z tym czatem? Wiecie, co wam się dzieje? Czy ktoś nas ogląda? Ja nie widzę tego czatu, nie widzę go. Tak jak wcześniej działało w przeglądarce, tak teraz nic nie pokazuje. No okej. Okay. No ja też mam ten problem. Albo nikt nie pisze, albo nic nie pokazuje. Aplikacja Twitcha też nic nie daje. A zobacz Kuba na komputerze, czy ktoś pisał. Czy... A my ci wtedy wykupimy wszystko. Teraz nie mam podglądu. Bo to wiesz, to wszystko znika, muszę inaczej skonfigurować. No chyba żartujesz, znowu masz pieniądze? Zawsze. Zawsze i wszędzie. No nieważne. Piąteczka. O. Na czyim polu jesteś? Na moim. Psie pole. Dawaj. Była kiedyś jakaś bitwa na psim polu. Chyba. Tak, to jest pod Wrocławiem. Chyba nawet ta dzielnica, jak się nazywa wciąż, są znaki na obwodnicy. Psie pole? No. A, już wcisłem. To już nie muszę machać. O, i gdzie? Niczyje. No, no tak bardziej, to jest karta, więc. Iść do więzienia, nie? Po prostu wiem, że to się stanie. Co? Okej. Okay. To jest po angielsku, kurde. Advanced tutaj utility. Dobra, zobaczmy, co się stanie samo. No. Okej, okay, tu mi kazali iść. Tak, jakbyś tutaj stanął, a to by należało do nas, a płaciłbyś dwa razy tyle, co zwykle. Także miałeś. Ale jak teraz wy tam staniecie, bo to należy do mnie, to wy zapłacicie hajsy. Tak. Czterokrotność rzutu kością chyba. O ile dobrze przeczytałem. Jak masz chyba wszystkie. Tak, 8, dokładnie tak. Tak, jakoś tak. Bo one się mnożą dodatkowo. Więzienie chyba. Tak właśnie. Samo chyba z pociągami też. Odwiedzanie. Tak, z pociągami też. Z pociągami tak też się mnożą. Nie? Ale albo się mnożą, albo masz z góry ustaloną, że chyba 200 płacisz, jak staniesz, jak ma wszystkie. Tak, z pociągami jest chyba 100, 200, 300, 400 albo coś takiego. Nie. Czy 200 jest max. 200 jest max. Tak? No. Jest drogo, ale nie aż tak, żebyś płacił 400. Kurde, na ziemi niczyjej, proszę, proszę. Dobrze, dziękuję. No chyba każdy będzie miał żółte. Jeśli kupisz. No nie. Kuba, zostawiam nie na aukcję, no bo nie stać mnie. Bawcie się, chłopcy. To teraz daję. Cóż za licytacja, cóż za emocje. No ja oczywiście już withdraw. Dziękuję. Nie ma za co. Pomyślałem sobie, że co, no. Ma drugą żółtą. Tak? A, tak. No to dobra. Ale ja też mam jedną żółtą. No wiem, dlatego możemy później jakiś fajny deal wykręcić. Ty no. Mi dasz żółtą, ja ci dam coś innego. Ja ci dam kubakę, ty mi dasz żółtą. Hola, hola. Co? Kubaka nie jest wart jednej żółtej. Dam ci kubakę i komputer. Okay. Dobra, teraz ja. Cząchaj pies, jedziesz. No czemu w niego znowu trafiłem? Jest jakiś skrypt w tej grze. Spróbuj tak za siebie. Rzucić Joy-Conem? Joy-Conem, no. 300. Tyle to ja nie mam nawet. Nie no, mam akurat równo 300. No to albo 300 dajesz, albo wystawiasz na licytację. Nie masz wyjścia niestety. Licytacja. Tak, teraz Piotrek, teraz ja, teraz ja, teraz Piotrek, teraz ja, znaczy ty. O super, fajnie chłopaki, że tak szybko podbiliście cenę. 87 fajnie. No, ja czuję, że Piotrek nas tutaj porobi zaraz, nie? Też tak coś czuję. Znaczy jest szansa, że może teraz zacznie wchodzić te nasze pola. Oby. Ale pewnie nie. To teraz? Player Piotrek. Dwa. Wiesz, niektórzy mają szczęście w kości i w miłości. Uuuu. W sumie tu jesteś chyba najstarszy starzem, jeśli chodzi o związek. Ja? Masz tak szczęście w tak miłości. Tak. No. No, co będzie? Good. Uhuu, 20. Kupię sobie też parę monsterów. Ten to ma szczęście. Chociaż nie, Kuba jest największym biedakiem w tej chwili, więc spoko. Dzięki Marcin, dzięki. Co?
Gówno. A, okej. Okay. Zrób sobie koszulkę z tym napisem. To będzie uważam, najlepiej że... sprzedający się wzór. Dobra, dajcie mi coś dobrego, dajcie mi coś dobrego. Wow. Ej, jestem prawie tak bogaty jak ty, więc wiesz. Kuba uważa, że pieniądze to nie wszystko. Dobra, jestem w aplikacji, już mam podgląd. Masz? Tak, masz? Tak. Piszą coś ludzie? Jest 7 osób. Chodź nie ze mną. Przywitaj się ładnie. Dzień dobry. Teraz ja. Moje. No, to nie jest. No chyba nie. Dobra, daję na aukcję, nie? Bo co zrobię? Dobra, Kuba to jest biedak, to nawet nie ma co. Kuba. Jep. No. No, muszę patrzeć, który przyjdzie. Ten drugi. Dobra, nikt nie pisze. Kuba? Tak, już. Kaszor rzucił. I tak zostawmy, żeby teraz zbankrutował, słuchaj. Wycofajmy się, teraz on będzie bez hajsu. To jest dobry plan. Ja wychodzę. Dzięki, koledzy. Dzięki. Nie zrobiliśmy tego. Dlaczego nie powiedziałeś, że to jest kolor set jego? Skąd miałem wiedzieć? Oczywiście jest pokazane. Marcin, wszystko idzie zgodnie z naszym planem. Nie. Dziękuję. Ale jestem wysoki, ja patrzę do góry, a nie w dół. No dobra, no. Ładnie, żeśmy to rozegrali, kurczę. Pięknie. Gazele biznesu. Ach, rekiny przedsiębiorczości, to my. Ty, on ciągle na twoim polu staje. A ja mam 20 więcej. Teraz pan Kuba. Nie wystarczy, że ostatnio w Simsach moja postać została aniołem biznesu. O, pieniądz. Podatek. O nie, mam złe przeczucie. No a jak? Nie. Halleluja. Możesz te fajne tanie sobie kupić. No proste. No. W warszawskiej edycji tutaj była ulica Stalowa chyba. I jeszcze jakaś. Teraz ja. Shake it, baby. O! A, widzisz? Tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć na twoim polu. I tam zapłać mi jakieś 5 albo 4. O, gruby hajs. Zabawa się, aż mi się ręce spociły, nie mogę tego. Te emocje? Tak. Mam jeszcze jeden rzut. Grubo jest, będzie jak racja. Jest duża szansa, że pójdę do więzienia tym razem. Nie, to mała szansa akurat, no bo jesteś teraz w odwiedzinach najwyżej. Ewentualnie staniesz na... Pingwinim polu! Dzień dobry! To ile? 6? 6. Też się obłowił hajsem teraz. Mogę rzucać jedno dolarówkami. To jest zawsze jeden monster. Ja już robiłem end? Tak, dobra, jest. Teraz pingwin. Znowu trafiłeś pingwina. Ale przesunąłem go na, wiesz, na stację kolejową. Szkoda, że chciałeś przeczytować. No i znów na pingwinie pole. Dammit. No to nie są dobre rzuty. Nie mogę inwestować moich zaskórniaków. Aha, 7. Idziesz do więzienia. Nie, boję się bardziej, że stanę na... O, całe szczęście, odwiedziny. No tutaj macie dosyć... Jesteście chyba dosyć mocno kupieni w tym regionie. No raczej. Gdzie idę? 10! Na czyim polu stanę? Ale wydaje mi się, że jak jesteś w więzieniu, to i tak możesz zgarniać hajs od graczy, którzy stają na twoim polu. Na czyim polu? Chyba tak. A szkoda, nie powinno tak być. Czemu? To logiczne takie. Ciekawie. No nie, to ma uczyć amerykańskie dzieci tego, jak działa, wiesz, kapitalizm. A, czyli że wartość dopierdla, bo i tak zarabiasz. No, tak. Wiesz, tak patrząc na to logicznie, to czemu miałbyś nie zarabiać? No. To dalej jest twoja własność. No dobrze. O. 3 Kevin Spacey's musisz do tyłu. Tak, nie. Ale mówię. O. Idź do więzienia. Jeszcze nie ten etap, kiedy tak. Ktoś ma coś pobudowanego. Nie, tego etapu chyba nie będzie już. Takie wrażenie. Raczej nie dotrzemy do niego.
to tak ze 2 godziny trwa, zanim się coś zacznie. No was to stać póki co na jakieś fundamenty. O, no mnie nie stać. To licytuj. Nie. Uhu, chyba więcej właśnie kupię. Ej, słabo, bo w tym momencie powinna być też opcja zastawienia jakiejś posiadłości. No nie, zastawienie jest tylko wtedy, kiedy jesteś zmuszony do zapłaty. Wiem, ale ja bym chciał w tym momencie zostawić. Bo mogłem to zrobić przed rzutem teoretycznie, tylko nie wiedziałem, że trafię tam. No stary, no to jest tak jak z biznesem, nigdy nie wiesz, kiedy hajs jest potrzebny. Ja wiem, trafiła się okazja. Dobra, okazja, licytuj. No. Gdybyś na przykład na fali fidget spinnera zamówił 1000 fidget spinnerów z AliExpress, a przyszłyby ci dzisiaj, no to byś to tu pieniądze. No, ja myślę, że już więcej nie ma. Ja jeszcze będę licytował. No dobrze, no chyba nie sprzedasz mu tego tanio, już tyle mu oddałeś. Ej, obiecał mi kod na Xbox Live Gold. 14-dniowy dostał. O, teraz na granicy, co się dzieje? Jeszcze siedzi, zobacz. Skubany, a ty, on ma już jakieś takie? Które to są? Ja mam. Masz 2. Tak? Ja mam 2. Ty masz 2. A ty nie masz żadnego, kłamcu. A ja nie mam, no. To będę miał teraz. No panowie, tylko nie szalejcie z tymi sumami. Ło! Dobra, 2 godziny później. A Piotrek co? Myślałem, że się podda, ale nie, proszę. A tam trochę z niego wydusiłem kolego, słuchaj. Bardzo dobrze, teraz zbliża się do poziomu naszej biedoty. Ale mam 2 stacje, więc. Zaraz on będzie zagadywał kierowniku. Złotóweczka jakaś. Brakuje mi do biletu. No i co teraz? No i teraz piesek. Teraz ja. A jestem najbogatszy z was, jakby nie patrzeć. No tak. Bo 3 razy byłem w więzieniu, nie 2. To jesteś na pewno bogatszy od doświadczenia. O! O, to psem? Prędkość? Psem przekroczyłem prędkość? Koniec mojej tury. Teraz wy chłopcy. Fajna muza. Co przyniesie 7? Pieniądze. Jezu, a jakby to była 6, ale byś zapłacił. A niestety. To by nie było fajnie wtedy, Kuba. Byłoby bardzo fajnie, masz rację. Piąteczka. Dawaj, koleżko. Dobrze. Bezpłatny parking. Tutaj w tej okolicy to się czuję jak na polu minowym. Albo jest twoje, albo jest szyszka, więc staram się przekradać po prostu. Ty masz prawo jazdy w ogóle? Nie. Ja mam. Czemu na parkingu stajesz? Na pieszo. Wiesz, na pieszo. Różne rzeczy na parkingu się robi. No nie, no do pingwina poszedłem. Dzień dobry. A, to ja, bo ja w okolice Kuby wchodzę. Jep. Czekam. No i co? No i play again. A, bo... O, jest. O tak, wyrzuć tak. Nie. No wyrzuć. Dawaj, tam jest jeszcze trochę... Nie! Kaczych opowieści. 50. O! Spoko. O, nie najgorzej. Zapłacę kaczorowi. Bo ty też masz 2 stacje. Tak. Ty masz 2, ja mam 2. O, jak masz 3, masz setkę. Jak masz 4, to masz 200. No. Czyli to jest całkiem fajna inwestycja. Tak, zdecydowanie. Stacje trzeba kupować. Tam. Kto teraz pociągami jeździ? Przestań, w dobie internetu. Jesteś na swojej. Mhm. Czuję się bezpiecznie. Tak, to? Kuba, stań na której z moich. No właśnie tak jak widzę, to nieciekawie tam jest. O! O, coś dobrego. Do więzienia. Fuck yeah! Ominąłem wasze pole minowe. Payday. I jeszcze raz. Yep. I teraz podatek. O Jezu, to by było najgorzej. Ale i tak chyba, że... No tak, na piesku oczywiście. Wpadłeś na pieska. No dobra, stać mnie. Wow, ale się zbogaciłem. Boże, co ja z tym pieniędzmi teraz zrobię, panie kolego? Nie wiem, to tak jeden monster i nie wiem co, i guma do rzucia? Turbo z naklejką. O. Paw, teraz znowu mi te wyskakują duble, nie? Jak siedziałem w więzieniu, to nie chciało iść.
O, dzień dobry. Cześć, pingwin, co słychać? 50, poproszę. Wiesz, gdzie tak mówią? A tam w ogóle są te biurowce, my chyba na Domaniewskiej jesteśmy, nie? Tak to trochę wygląda. Ale tego diabelskiego młynu nie widziałem. Młynu czy młyna? Młynu. 5. Gdzie? A, odwiedzasz stare rejony. Tak, wpadłem do kolegów. Przyniosłem im pilnik w cieście. O, klasycznie. Teraz Szyszko. W ogóle to jest nie fair, że jesteśmy player 2 i player 3. Mogłeś nam zrobić imionkę. Tak. Można zmienić? Mi mogłeś zrobić, nazwać mnie Dąbek na przykład, a Dąbka Szyszko. Byłoby śmiesznie. O. A potem chłop przebrałby się za babę. Ale by to było śmieszne. Ojej. No. 7. A to ty. Okej, okay, powinieneś Kuba takie rzeczy na swoich filmikach zacząć robić. Przebierać się za babę? No to ten, to kłas to robi. Tak. To już wystarczy. Wiesz, jak się uczyć, to najlepszy. A jak kraść, to miliony. A nie 50. A czy jak to komu ukradł? Ale ty jesteś, Piotrek, takim satanistą wannabe. Dlaczego? 777. O, witam. Siódemka to szczęśliwa liczba. No dobra, ale się obłowiłem. Masz, nażryj się. 12 monetków. Przepraszam. Wstyd właśnie. Przepraszam bardzo. Teraz Szyszko. Nawet zielony kolor masz, zobacz. Mhm. Wszystko zaplanowane. Kuba jest panem ścianą, a ja jestem psem. Możesz B wcisnąć, żeby szybciej iść. Znaczy teraz to już nie. To jest B. Okay. No to jest te A, takie xboxowe. I teraz wciśnij xboxowe B. Co? Jeszcze nie powiedz, że PlayStationowy X albo kółko. Kółko. Tak. Jak to przecież wiesz, pożyczałem ci gry na PlayStation. No, śmiałem się z nich. Siadałem na nich. Tak bez 4K grać? No co ty. Nie to co na Switchu. 7. Gdzie teraz trafię? Kaczka, welcome tu. Może kochany, czemu znowu? Ile? Wiesz co, się uczepiłeś mnie jak rzep psiego ogona. O. Tyle ci powiem. No, słuchaj, zagiąłeś mnie. No, widziałeś, jak ja mam grypsy? No, to ja tego siedzenia w pierdlu. Od razu widać, że grypsowałeś, a nie z frajerem no. Się trzymałeś. O! Więzienie. Damn. Tak, faktycznie. No, a co wtedy, jak masz drugi rzut? Gówno. Aha, okej. Okay. Łeło. Pan pingwin chyba też. No, ale Piotruś, ładny chłopiec, to będzie trochę tam siedział. No spokojnie, zaraz wyjdzie. No zapłacisz. Bo mnie stać. Wciśnij A. Nie, nie można płacić od razu. Można, za wyjście. Można. A ty jakieś bajki opowiadasz, Kubaka. No to zobaczysz zaraz. 12. I do więzienia. Więzienie. Ej, jest szansa, jest to naprawdę jest szansa. To jest o nie! Patrz, dołączy pod prysznicę. Moje zaskórniaki! Dobra. Na cześć, Kubu. Piotruś, czekaj tam pod prysznicem. Jedną celę dzielić. Kupiłem mydło w płynie. A teraz będziemy robić z Kubą Prison Break'a. Przez 4 tury, 4 sezony. A ja będę biegał. 7! Pobiegaj tak trochę po naszych polach. Jestem u siebie. Teraz wy, chłopcy. Widzisz? A masz, no racja, no. No to Szyszko to sobie zapłaci, no. Jego stać. A ja nie mogę skorzystać z tego, że nie ma celi nagle? Mógłbyś. Nie uciec teraz ze mną. No właśnie. No mówię Prison Break, nie? Jak tam na czacie? Nikt nie pisze? A, bo ty siedzisz Tindera oglądasz, ty, kolego. Jakiego Tindera? O, jestem u siebie. Sowiet Kuki napisał, Ubisoft ci tylko 7 widzów. Musicie zrobić Monopoly na PC. A nie ma? A jest? Słuchajcie, są jakieś gry na PC? Ja zaryzykuję. Bo jestem biedny, więc tak będę mówił, że ryzykuję, a tak naprawdę, no, blisko było. Możesz sobie kursorem w Excelu poskakać po komórkach, nie? Rozrysujesz sobie Monopol. Obrazki z kliparta sobie ściągniesz. Albo pogadasz z panem spinaczem.
Nie, tylko nie do Kuby. Nie, chyba nie. O, tak! Uj, to 70. To już dobrze, jest na wyjście z pierdla i kebaba z monsterkiem. Dobrze. Ej, Kuba, chcesz fajną sztuczkę zobaczyć? Wciśnij prawy analog. Mam tylko jeden i jest lewy. To zrób tak do góry nogami tego człowieka. To obróć i wciśnij prawy analog, słuchaj, będzie twoja tura. No nareszcie coś. Szalejesz, kupujesz? Oczywiście. Mam za mało posiadłości, więc... Tym bardziej, że pieseł... Ty jesteś piesełem. Tak, to ja. Masz dwie takie. A możemy zrobić deala za żółty. Jak będziesz chciał. Wtedy obaj będziemy mieli sety. I będziemy jechali pana Kubakę? A to już... Dzięki, chłopaki. Dzięki. Możemy zrobić deala. Przy okazji zobaczymy sami i pokażemy innym. Ale najpierw zapłaci. Kubuś, to jest tylko 8. A, bo to jest, to jest mnożnik odrzutu, nie? Chyba tak. Na elektrowni. A spoko, jest szansa, że stanie na któryś z naszych teraz. 5. No jest nie, całkiem. Pusty. Nie. O, karta, dobieram. Karta. Idź do więzienia. Go to jail. No. Tak, konkurs piękności. Super. No dlatego, dlatego tylko dychę dostałem. Jeden i jeden. O nie, a tak blisko było. Tak naprawdę, tak bardzo liczyłem na tę jedynkę. Na tak, ten... było tak mega blisko. Kuba, normalnie, o Jezu. No, japa, płać te tak 200. Co? Ej, gdzie moje 200? Najlepsze meble w mieście, jerozolimskie 200. Dobra. No dobrze, i teraz możemy dobić tego targu? No, w każdej X-em. Chwili możesz. Wciśnij X-a. I... Nie widzę tutaj takich możliwości. Ale co chcesz zrobić? Chciałbym wystawić Domkowi ofertę, żeby się... Okej, okay, którą posiadłość chcesz sprzedać? Chcę sprzedać pomarańczową posiadłość. Która? Na górze. Tą. Tak. No to zaznacz ją A. I weź... Okej, okay, back. Teraz. No i co z nią? B. No B to jest back. No tak, i zrób... Nie masz wyjścia. Nie ma. No. To dziwne. No, Kuba, powiedz. No, nie da się. Nie. Wziąłeś te zasady i... Nie, a nie można, na pewno. I... Nie, manage rzuć profit. Kością. Tak, też mi się wydaje, że to po rzucie. Że po rzucie. Po rzucie będziesz mógł składać ofertę chyba mi. Tak mi się też wydaje. Ale jak tak nie będzie, to na Kubę. Kurde, no. Lubi kaczor. Wszystko przez tego kaczora. Dobra, płać, nie gadaj. I teraz spróbuj manage properties. O, teraz będzie pewnie. Jest trade. Widzisz? Nigdy, nie? Z kim? Psem. Tak. O, w mordę. I teraz zaznaczasz sobie tę pomarańczową. Tak. Ok, add property. Oferujesz, a teraz wejdź do moich i weź żółtą, żeby ją chcieć. A RM chyba się przyjrzeć. Tak, dokładnie. O! No to jeszcze... Żeby było sprawiedliwie... Zaraz, ale ty oferujesz posiadłość za 200, a jeszcze od Domka chcesz 60? Nie, chciałem, żeby było porówno, czyli... Czyli ze swojego inventory musisz zabrać do monopolii Lary. Można zresetować? Aha, to jest... Boże, moment, zaraz to ogarnę. To? Tak. 60? Tak. A Domek nie przyjmie. Okej, okay, teraz R... O, dał jeszcze dwójkę na gumę, spoko. Ale nie dodał ich. No i weź sobie. I teraz X. I teraz ja mam akceptować, tak? No, albo kontrofertę. O, proszę, jaki łatwy. Anioł biznesu. Jak to się mówi, wiesz, ręka rękę myje i głowy i szyję. Coś tam na szyję. Coś tam na szyję, no. O, będziemy budować teraz domy, co? Będzie się działo. Mam takie jakieś niejasne przeczucie, że chcecie mnie udupić. Nie. A, to dobrze, że mi się wydawało. Mhm. Możesz skipnąć, wiesz? Wiem.
Ło, panie. Żeś mu zabulił? No, bo zgadnij, gdzie stanąłem. Właśnie na to lubię. Polu, do którym... I to jeszcze są bez posiadłości, więc podwójna stawka. Ja przyłożyłem do tego rękę, nie? No, ręka rękę myje. Dobrze, zobaczmy, czy... Na biednego nie trafiło. No, powiedzmy. Chociaż teraz. Co, kupisz domek? Przestań, Kuba, nie kompromituj się. A kupiłeś domek? Tak. Zaraz będzie żebro o pieniądze, zobaczysz. Chłopaki, dajcie, bo nie mam. Ja też muszę sobie zobaczyć kwoty domu. No tam pewnie trochę będzie, nie? To też po rzucie można kupić dopiero? Nie. Nie? Nie, z tego co widziałem, to Manage Properties możesz sobie, jak wejdziesz sobie na swoją posiadłość, o, już miałeś nawet. No ja. No i teraz widzisz R? No. No. To 150. Możesz na każdej posesji postawić. Walni sobie jeszcze dwa, będziesz ten. Nie, jechał. No poczekaj, mam tylko 300, więc walnę jeszcze jeden. Rozbek. Pięknie. Tylko ja bez domku będę? O, jeszcze wróciłem do siebie, jak dobrze. Bezpiecznie w domu. No spokojnie, jesteś niedaleko. To teraz? Jo. Pan ściana. Ile? Bezpiecznie. Oj, ja czekam, aż któryś z was tu stanie. Bardzo czekam. Tam. Nic takiego się nie wydarzy. Przestań. Mamy sposób na omijanie twoich pól. Gracze Monopoly ich nienawidzą. To tylko dwa pola, słuchaj. Co ci chodzi? Gdzie jesteś? No, idź do więzienia. Oddaj 200 do banku. O, o nie! Drugie przejście będzie miał. Tak jest. Zero sprawiedliwości. On ma jakieś tutaj, wiesz, cheaty z te podbijał. A tam właśnie jedzie, zobacz, pociąg do lepszego życia. Pociąg do Łodzi. Grało się troszkę w Watch Dogsy, więc wiem jak hakować. O, przyda mi się. Totalnie mi się przyda. W moim przypadku to tak. Ja powiem wam, że 7 osób oglądających to szaleństwo, nie? Zaraz zobaczę, może się zmieniło. Może jest już 5. O, dzień dobry. Dzień dobry. O nie. O a ty nie, nie masz. Nie mam tyle siana. Musisz coś zastawić. Albo sprzedać domek. Nie będę sprzedawał domu. Duch jestem. Sprzedam jakieś. No. Bo słuchajcie, jest 10 osób. Wow. Piszą coś? Nie. No tak, moja mama, twoja mama. Moja Krzyszka mama. To już trzymamy. Mój tata ma tablet, więc też może. Siostra, żona, dziecko. No i trzy spamboty. No to jest okej, zgadza. Kamil jeszcze siedzi. Kto? Kamil. A. To jest to? Ale przepraszam, wpadło. No Elkę musisz wcisnąć, żeby to zastawić, nie? O, Piotrek Zaborowski jest. Cześć Piotrek! Cześć Piotrek! Siema! No dawaj, dawaj, syp tym hajsem. 175, ja pięknie. A wiesz co jest najlepsze? Teraz zgarniam 200. Spoko, ja zaraz też, mam nadzieję. Nie, nie, ale Piotrek, nie rozumiesz czegoś, spójrz. 5, 6, 2. No dobrze, chyba plus. Że wyrzucisz. Wiesz co, będzie zabawne, jak Piotrek wyrzuci dwie jedynki w kolejnej turze. O nie! Dziękuję, na o to nie! Czekałem, na to czekałem. Poczekaj, gdzie to twoje 200, bo miało być i nie ma? O, Kacperowski też. Zakończ na czat to. Nie patrzą, piszemy, ale nie patrzycie. No, tak, mamy to troszkę utrudnione, ale to rozwiążemy w końcu. To nie jest tak, że nie patrzymy, tylko Kuba nie potrafił ogarnąć aplikacji do Twitcha. Ja pa kapciu, ty nawet nie próbowałeś. Bo nie mam telefonu przy sobie. On nie ma telefonu jeszcze. Dokładnie. A, czyli po prostu tak się cieszysz na mój widok? Tak. Dopiero ma na gwiazdkę dostać podobno pierwszy. Sadżema. Oj, miałem Sadżema. Sadżema w taktaku. Sarzem. O! O! Wreszcie się odkułem. No masz minusa, kolego, za to, co się. O, to raz nagle kłótnia małżeńska, masz minusa. Dobra. I żeby teraz nie wypaść na taksy. Nie, dziesiątka. Double.
Wiecie, że ten? A nie. O, idziesz do pierdla. Uhu! No i co? Jak się pucowałeś przed chwilą? Coś bym ci odpowiedział. No i co, na co? No jeszcze raz rzucasz. Idziesz do więzienia. O Jezu, idź do więzienia. Nie pójdę. Psie życie, no. Jesteś u mnie. Cześć. Cześć, masz. Dziękuję. A mogę coś wykupić z zastawiania? W sensie, no. Jak coś... Tak, mogłeś. Okej. Okay. Nie mówię, że chcę to zrobić teraz, tylko pytam. Chyba jakoś po turze, czy przed to się robi? Można w każdym momencie. O! Czy jesteś zainteresowany kupić? Co za pytanie. Piotrek, pokaż im Xboxowe 6.4 teraflopów i wygraj. Skąd kropka te 4 się wzięła? Nie wiem. Tak jak podepniesz iPhone'a pod USB, żeby się ładował. To jest w ogóle śmieszne. Słuchajcie, ostatnio do pada Xboxowego, który teoretycznie odtwarza właśnie wszystkie headsety, podpiąłem iPhone'owy headset i iPhone'owy nie działa. To jest jedyny, który nie działa. No, nie dziwię się. I Xbox jest jedynym sprzętem, z którym nie działa. Bo są inaczej piny rozłożone, tak, w wtyczce. Dwój trzy chyba jest, nie? W sensie... Zamienione są miejscem piny od mikrofonu i uziemienia chyba. Jakoś tak. Ale na szczęście mam swój headset. Etam! Taki to pożyje, co? Kiemu to i byk się ocieli. Jazda. Tego nie słyszałem. Nie słyszałem. A jeszcze raz rzucam. Tak. O Jezu, i te twoje dwa pola najgorsze, nie? Trzy. Czekaj, pokucham w kostki. Kaczę opowieści. O, trzy. Nie ma szans. I dobrze, bo bym cię przestał lubić. Ale chyba i tak jesteś. Nie jesteś u mnie. Możesz kupić chyba. No a co za szaleje? Będziecie płacili mi po dwie monetki za przejście. Grosz do grosza. A. Nie lekceważy. I idziesz do więzienia. Potęgi monet. Cztery. To nie, ale dół. No, bezpiecznie. O, byle teraz tylko dychy nie wyrzucić. I teraz dycha pójdzie. Udało się. Dziwnie ten pingwin chodzi. Tak powinien, nie? Co tam na czacie? Nic nowego. Jedziesz. Biorę to, bo mam już jedno zielone. Nie jest to tanie. Faktycznie, masz zostawione. Ale mam. No tak. Więc jest szansa, że to jeszcze wykupię. Teraz najgorzej, bo tam jest tak dużo waszych pól. Tak, przejęliśmy ten teren. No, oczywiście. Co? Co? Na co? Trafiłeś do złej dzielnicy, Kubacz. Widzę właśnie. Jak to zrobiłeś? O, 50? Cześć, chłopcze. No witaj. Rzucaj hajsem i rzucaj jeszcze raz. I do więzienia. Sześć. I co będzie się działo? Na psie pole. Choje. No okej. A teraz możesz do Kuby trafić, do rodziny, nie? O, come to papa! Demet, znowu! A trzeba było dowalić jeszcze jedno chatę. Właśnie żałuję, tam ale... nie są małe kwoty. Ale pech, bo znowu stanął dokładnie na tym polu, na którym mam domek. To teraz musisz dokupić jeszcze jeden, stary. Bo jakby ci wjechał teraz, to miałbyś 5 stówek, nie? O. No. Tyle co Xbox One X w USA. 500 dolków kosztuje? Plus taksy. No. O, karma. No. Ile byśmy? 110. Nie, no, żółte są tańsze, ale... Wróciło.
zrobił, co powiedział, no. To znaczy, Domek mnie podpuszczał, żebym kupił. Zakładam, że ma w tym ukryty plan pewnie, żebym wypstrykał się z kasy. Domek to tak wszystkich podpuszcza. No widzisz, no z tobą interesy robił i no, jak na tym skończyłeś? Co, to no, źle skończył? Na tą chwilę. Dobrze skończył na interesach ze mną. Wiem, że masz kartę wyjścia z pierdla, ale to dalej śmieszy. Nie, nie śmieszy, ponieważ cofnąłem się i jakby nie wchodzę w tą strefę mroku waszą. Jeszcze. Ale zanim to nastąpi... Dobra. Będzie. Styknie. Koniec tury. Teraz wy, chłopcy. No i byle tylko nie taksy. Ojoj, jeden, jeden. Taksy. Nie, taksy są... Taksy, tak, taksy. A. No i co? Życzę ci szczęścia. Dziesiąteczka. Do siebie. Kaczy. Moja dzielnia. To jest chyba Wilanów, nie? Konstancin. Taki drogi? Konstancin. To albo Wilanów, albo Konstancin. No i co robisz? Wychodzisz? Nie, posiedzę sobie jeszcze. O. Mi tu dobrze. A tu dubel. Spoko. W więzieniu mi dobrze, mam już kolegów. Zdążyłem się przyjaźnić, tak. O! O, kaczka zaprasza. 50. Nie, nie 50. Myślałem, że na mojej kolei. 12. Pingwin, który jeździł koleją. Czemu skip? Przeżycie? Nie. Bezpiecznie. Safe spot. Jak on mówi your time has come, to brzmi jakbyś co najmniej już wiesz, miał wyzionąć ducha. Jeszcze trochę i staniesz na moim polu, to no chyba żartujecie. Ej, to jest najgorsze pole. Wszystko. Ale jak często się tam trafia, no, mimo wiesz, wszystko. To, że jest tutaj króle inwestycji, żaden nie może żadnych pieniędzy wyłożyć na nic. Bo bank nas dojeżdża. Co macie porówno tak swoją drogą. Tak. Ale on ma więcej chałup. Chociaż... Mam droższe. Masz droższe. O! O, panie, 12. I to jest chyba ta posiadłość... Możesz zdjąć z niej tą, no, hipotekę. Jak tam się... Ile to kosztuje? 165, masz po prawej. Ach. Dobra, no liczę na to, że zaraz przejdę na start. Ale zapomniałeś, że tam czekają Kuby hotele na ciebie jeszcze, nie? Oj, popatrz na to. Najwyżej zostawię jeszcze raz. Nie, no. Ło, panie. Jeszcze jeden dubel i do pierdla. No nie mówcie, że to jest znowu taks. Tak, to jest tak. No jak? Jak to się dzieje? Przecież to jest... Oj, wolę zapłacić bankowi niż Kubie, no. No, to wiadomo, nie? Dobra. Co? Gówno! No, no, jeszcze jeden dubel i spotkasz się z Marcinem pod prysznicem. No. Cześć, dawaj dyszkę. Dycha, to tyle jeszcze mam. Dyszka, piękny kawalerze. Teraz kto? Kaczka. No kawalerze, jak dla ciebie, to po dychu. Też do mnie? No dobra, no. Wspieramy akcję Uwolnij Domka. Nie wyślemy ci pilników cieście, tak jak już wspominałeś. Ale masz dwie dyszki, to tak na połowę, wiesz. Jak wyjdziesz, to kebab, jak mówiłem, i monsterek. Ułożysz sobie życie za to dwie dyszki. Nie, kartę użyłem po prostu. Jestem.
Ale posiedziałem 3 tury, było fajnie. Miło spędziłem czas z kolegami. O nich z tego nie wątpi. O! Jak srogo! Ale to nie jest twoje, to jest Dąbka. Tak. Ale on się cieszy moim szczęściem, to prawdziwy przyjaciel. Dokładnie tak. Wiecie, ale w duszy cicho płaczę nad twoim niepowodzeniem. Problem niestety jest taki, że ja nie mam za dużo posiadłości. No jak nie? Masz od groma, słuchaj. Zielone mogę zostawić. No tak. Wystarczy, że jedną zostawisz, że będziesz miał 150. A masz w portfelu 74, więc zostaną ci 24. Dzięki. Nie ma sprawy. Na mnie zawsze możesz liczyć. Zapraszam na moje posesje niebieskie. Kuba Karaś, dobre rady. You can do it. Mówca motywacyjny. Tak, wyjdź ze swojej strefy komfortu. No widzisz, Piotrek? Nie urządza mnie to 50 w ogóle. Widzisz, to oddaj. Żadnych inwestycji nie mogę poczynić. Ja to bym do więzienia chętnie poszedł, nie żeby coś, nie? Bo ja tam nie chcę iść. Ja nie chcę, nie. Nie, 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 ja to mam gdzieś, nie. Tak się nie bawimy. Ej, czy jeśli zapłaciłem Amazonowi za wysyłkę szybciej, na konkretny termin, a przekroczyli go, to mogę się domagać odszkodowania albo zwrotu części kasy? Nie wiem, ja z Amazona zamawiam tylko jak jest darmowa wysyłka. A. Jestem cebulakiem. Cieszę się, że w ogóle doszło. Nie no, z niemieckiego Amazonu to wychodzi raczej szybko i sprawnie. O! Idź do więzienia! O, jak miło! O, jak fajnie! Zawsze lepiej mieć 5 dych albo nie mieć. No nic nie mieć. Nie mieć to stuwa, nie? Do przodu, no wiadomo. Spoko. Może pójdę do więzienia. No. Nope. Ale kurde, jest to zostawione. Jest jeszcze większa szansa, że będziesz u mnie. No wiem właśnie, no wiem, to jest najgorsze. Ale Piotrek chyba też cię dogania. No. No i to tak bardzo mocno cię dogania. To teraz? Kaczka! Kubuś, dajesz. 4-9. Ty też tam? Yep. Cóż za spotkanie na szczycie. No i zgarnął, bo już hajs dwa razy. Święta trójca. No dobra, chwila prawdy, nie? Nie. Przeskoczy wszystko. Tak. Tak! Tak! Przeszedłeś o tak! Dokładnie, udało się. O, jeszcze jest skrzynka z szansą. Idź do więzienia. Nie, cofnij się o 4 pola. O. No. Spoko. Stać mnie, mogę sobie na to pozwolić. Ale zanim to nastąpi. Kurde, jaki krezus, no. Tam się już robi niebezpiecznie, panowie. Przynajmniej dla mnie. No stary! 600? A. Zobaczymy, czy przegram, czy wy przegrać. A, zapomniałem, że teraz szybko. Przestaje mi się podobać ta rozgrywka. Głupia ta gra, nie można wygrać, nie ma kodów. O, jaki farciarz. Wreszcie pieniądze. Na razie nie. Nie no, niedużo masz pieniędzy, trzymaj. Trzymam. Trzymam, bo jak mi przyjdzie 600 bulić. Mam złe przeczucie. Nie. Nie, okej, okay, jest całkiem spoko to przeczucie. Cztery stówy. Zwróciło mu się za te wszystkie taksy. Bank się pomylił na jego korzyść. Widzę, że to... To nie jest prawdziwe nie jest gra życie. Polsce, no. Nie? Odwiedzam kolegów. Tym razem przyniosłem im papierosy. Gdzie je schowałeś? Futrze. O. Co? Jest 5. O, pingwinie. Nie, u siebie jest. Mhm.
Dobra, żeby tam nie stanąć na tamtych zielonych, bo jestem skończony. Zresztą nie do końca, no stać mnie. Stać mnie? O, jestem u siebie. O, jak tak stanę, to będę szczęśliwy. Ale ominął. Już to moje. No właśnie. A, twoje. Myślałem, że kurde. Poskubany. Ominąłem waszą po prostu strefę wojny, nie? Niedobrze się robi, panowie. Bardzo się niedobrze robi. O nie! Nie możesz tutaj. Musisz... O właśnie. Bardzo się robi niedobrze. Widzisz to, kaczor? Jestem przerażony. Za nie mówił. Więzienie, proszę. O Boże, dzień dobry. I teraz żeby tylko dużo. Jezu, ja też chcę do pierdla. Puśćcie mnie do pierdla, proszę. 8? Albo sta. Ale farta masz, o panie. Jaki fart. Jeszcze stówkę dostałeś. Z wakacji. Fuck, tak. Zapłać podatek dochodowy. Nie. 50. Spoko. Masz, kolego. Kup sobie coś ładnego. No dobrze. To teraz najważniejszy rzut. No. Dzisiaj. So far. Tak, bo jestem ciekawy, czy masz tyle. Dziękuję. Miałbyś tyle posesji, żeby miałbyś tyle, żeby zastawić. Tak, ale nie chciałbym tego robić. Bo mógłbym się nie wygrzebać. No. Nie, jak już się raz tak zastawisz mocno, wpadłbyś w spirale zadłużenia. No, bardzo amerykańskie. Dawaj jeszcze raz. I do Kuby. Ty, to wcale nie jest powiedziane. Nie, nie. O, tak. Tak. Ale 50 tylko. A to nie ten Kuba. Nie, jeszcze nie ten. Patrz, jak dobrze omija. Manage properties. No, spieprzać mi z tym napisem. Dziękuję. No, tak przyzwoicie to już wygląda. Gorzej, jak teraz stanę u któregoś z was tutaj, to... Chociaż nie, nie masz chyba takich drogich. Nie. I tak stanę pewnie u któregoś. No a jak? Dobre 110 nie jest złe. Nie, oczywiście. Tym bardziej, że teraz zaraz mogę wyrzucić naprawdę małą liczbę. Oczek. Ten u siebie cwaniak. Chilluje się. Aha. A nie, to już. Nie, nie ma szans. No. Nie no, szanse zawsze są, nie? Dwie jedynki. No to w sumie tak. Dwie jedynki, dwie... Szansa zawsze jest taka sama tak naprawdę. O, wreszcie się coś o. Powiedzie. I do pierdla. Jeszcze ujdzie. Dlaczego wy do więzienia trafiacie? Dobrze, jeszcze ja. Ciągle. Przecież raz byliśmy. No to raz byliście, ja tam już mam, wiesz, kartę stałego klienta, nie? Zdejmij hipotekę. Aha. No. No powiem, że staniesz na swoje, to tam wiesz. Nie ma, że to tamto. O! No, okej. Okay. No, a Piotrek powinien być najbardziej zainteresowany. No, jestem. I Piotrek to kupi. Nas nie będzie stać. Ale licytuję do końca. A, jeszcze was stać. Poczekaj, ja muszę zobaczyć teraz, jak się dodaje i nie wiem. No, ty już musisz się wycofać. Brawo, Piotrek. Zostałeś właścicielem. Całe szczęście, że jesteś biedakiem i nie masz na domy. No ale ładnie, bo tak czy siak będzie
dwa razy tyle za wynajem. No wiem, wiem. No ja taką przygotowałem dla was tutaj piękną strefę i żaden z was nie przyszedł, wiecie co? Strefę komfortu. Jeszcze. No. Tak, nie wiem, zorganizować wigilię i nikt nie przyjeżdża o ciebie. Tak się poczułem, wiesz? Dobra, płać dychę, nie gadaj. Masz dychę, masz. Udław się. Kto teraz? Szyszko. Ja. Wiesz, Piotrek, zapraszam do mnie. Like for like, follow for follow. Money for money. Padaj na herbatę. O, i co tu mamy? Tam, takie grosze to wiesz. Teraz Kubuś. Jezu, proszę, nie chcę za płacić podatku. Swoją drogą będę musiał zapłacić niedługo. O! O, super. To komu? Się ucieszyłem. A. Zastanawiam komu, a to po prostu życie. Dokładnie tak. Ale te cztery domy tam mnie przerażają po prostu. Weź, to jest... Dobra, koniec mojej tury. Teraz wy, chłopcy. Czekasz na nas? Tak. W każdym z czterech domów. Uh-huh. Razem jest 11. Jezu. Oj, to jakiś pan skradał, no. Nie, Szyszko już do mnie nie wpadnie. O, jest szansa. No wiem, no, ale jest znikoma. On zawsze jemu wysokie popadają. O, domek stuknął, widzisz? Nie, proszę, nie. Podatek. Klasyk, już nawet nie reaguje. No chyba, no życie przedsiębiorcy, nie? Tak, oczywiście. I się chce do więzienia. Nie. O. Dobra, masz. To jest tam, zwrócił się ten mój podwójny kolor set. A, Marcinek, zapraszam do mnie. Mam co prawda tylko dwa domki, ale każdy czeka na ciebie. O! Zawsze coś. Zawsze coś tam wpadnie. Jesus fucking Christ, wyżyć teraz tak, żeby dwie być szósteczki, przy... Kuba. Kuba, co tak słabo? Nie, jest szansa. A jest duża szansa. Czy jest szansa, że ja teraz w ogóle, wiesz, zbankrutuję, nie? Albo trochę więcej. Jest! O, jest! Udało się! Mówiłem, że ten Konstancin to zła inwestycja. Dobrze, o nie, jak pięknie. Czy ty dwa razy tam nie stanąłeś? Ale nie na domkowanych. Byłeś na domkowanym. To na jak był jeden domek. Tak, póki co. Nie, no będzie hotelowo, no. O nie! A nie, jeszcze nie. Przestań, nie stać mnie na hotele. Ty podobno ćwiczyłeś grę w Monopoly. Ćwiczyłem. Nie ma na razie tragedii. W ten junior. No, księżniczka Elza przejęła władzę w Winterfell. Co tam? O, moje. Na razie nic nie kupuję. No dobra, Kuba. Chwila prawdy. Wpadasz czy nie wpadasz do mnie? Jezu, nie. Proszę, nie. 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 Czekaj, drugi rzut jeszcze. Na razie 50, nie, 8, nie, 8. To jest elektrownia. No i? Jezu. 4, 6 albo 7. Fuck. 7. Wjechał. Prosto do psa. Dzień dobry. Dzień dobry, Kuba. Wow. 800. Tak pieniędzy nie widziałeś. Okej, to jest moje. Jest. To jest moje. No dobrze, to już 80 dostał więcej. Wilanów zastaw, no. No nie mam wyjścia. Ile dostanę? Setkę? Za każdy domek. Tak, tak, za każdy domek, właśnie widzę. A, no tak, bo muszę usuwać równomiernie. Jezus! Jeszcze Kuba! Więcej! Więcej! W
bydlaku. Ty cholerny bydlaku. Jezusie. Jaki bogo. Cześć Emil, witaj na streamie. Świetny moment na przyjście. Chyba wjeżdżają hotele, panowie. Coś mi się tak widzi. Hotele wjeżdżają na stół. Znaczy, że... O, wyczyściłeś pingwinowi ścieżkę przez Wilano. To miło. Co? Ty siak? Co się śmiejesz? Jak tam staniesz? Też się zesrasz. Wiesz, że jesteś jedyną osobą, która sama w tej chwili może sobie zapłacić, bo tylko ciebie stać na to. Twice the rental. Ach! To do mnie. O, to miło. Proszę. Kurde. Jest szansa, żeby udupić domka. Żeby mu wypadła karta z renowacją hotelu. To jest tak. To jest pomysł. No. Ja mam coś pozostawione? Mam trzy, bo mam trzy rzeczy. Nie, no, a masz. Tak, nawet nie wiedziałem. Ciekawe, czy ja mam coś zastawione. Wow! Urodziny. To są jakieś jaja. Żebyś stanął na moim polu. Tam. Się nie podświetla, co ja mam zostawione. Masz podświetlone na swojej karcie. Właśnie nie jest przekreślone. Przekreślone. Ja nawet nie widzę, jaki to jest kolor, wiesz, to jest ten problem. Chyba kolejnościami, Szowe? Wiesz, najpierw ten, są po kolei chyba ustawione. Nie jestem w stanie. Co, niebieskie? To jest moje? O, tak? Tak, to masz. Właśnie zastawiłeś. Jak zastawiłem? No właśnie zastawiłem. Co kowale robisz? To nie jest niebieskie w takim razie. Różowe. Ty masz tutaj gdzieś zastawione. O. Nie. Nie jest zastawione. To jest moje. Macie przecież ikonkę, kto jest właścicielem, na górze. To jest. O, to było twoje. Tak, ale nie było zastawione. No to czemu ja mam poskreślane te rzeczy? No zastawiłeś przed chwilą ten domek. No dobra, no to zastawiłem to niebieskie, ale te trzy pozostałe. Jakie masz trzy pozostałe? Pokazuję twoje. Dobra. Tak. A, no nic, no to w takim razie chociaż sobie kupię może domek tutaj. A, pięknie. Piotrek napisał, że trudne jest życie youtubera. Żebyś wiedział, nikt mnie nie lubi. Każdy lubi twoje pieniądze. No widzę właśnie. No, ja to wyjątkowo. 800 przyjąłem po prostu. Wow. No super, że to jest moje. Wow, jaka miła odmiana. Tam masz. Stać mnie. Chcesz jeszcze trochę? Nie mogę ci dać więcej. Możesz mu zrobić ten propozycję, że dasz mu na przykład 1000 za nic. Chyba da się tak, nie? Da się. Jakuba odrzuci. Nie potrzebuję twojej łaski. O, dobrze ci tak. Wreszcie, płacz chamie. Mi się udało. Proszę, Piotrek. To jest na poczet. Miej na później. Na poczet moich przyszłych płat dla ciebie. Dokładnie. To teraz? Piotrek. Ja, ale nie boję się teraz tego Wilanowa. A nie. A jedno jest niezastawione. Co? Jedno jest niezastawione. A. Z Wilanowym stało się to, co powinno się dawno stać. Został zaorany. Dlaczego poda... A nie. Na szczęście. O jedno. Udało się. A czekaj, może do mnie wpadniesz, jak wyrzucisz 12. Ale będzie fajnie. Piotrek, zapraszam. Bardzo będzie fajnie. Wydrukuję ulotki zaraz, takie fajne. Zapraszam chłopaki, jest impreza. Weźcie pieniążki. Dzieje się. LOL. Przecież tak. Mówiłem, nie śmiej się. To się nie zdarza w prawdziwym życiu. No nic, to sprzedaję. A nie, poczekaj, mogę to zostawić. Tak. To i tak mało. Nie, to jest, poczekaj, 150? Tak, 150. 300 to jest nadal mało. Mało. A domki mogę sprzedawać. Tak, nie? Domki tak. Sprzedajesz. Po 75. Sprzedam jeden domek. Muszę zostawić to.
Mało. Jeszcze 200. Mało. Chore. O, i teraz masz. Jezu. Jezu, co się dzieje? Ostatni raz tu jesteś. No to wciśnij A. Ja idę na mój wilan patrzeć na te zgliszcza. O, jak miło, że tu domy stały. Tutaj też jakieś zgliszcza zastałem. Nie takie jak u mnie, co prawda, ale... Ej, ale może zaspadniesz do mnie do hotelu. Otworzyliśmy nowe spa. Jedyne 950, słuchaj, za dobę. Jezu. Jak za darmo. Ty bydlaku, nie. Chyba już nie możesz nic zrobić. No, już nie mogę więcej dołożyć. Nie. I całe szczęście. A masz tylko jeden set. No właśnie, widzę. To lipa. A nie mogę waszych zastawionych kupić? Nie. No dobra. Ale to mi zawsze trochę kulało w tej mechanice. No właśnie teoretycznie to, że wiesz, że ty do banku dałeś, żeby wziąć hajs, powinno dla nas to wystawiać, nie? No tak, 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 też tak sądzę. Tak powinno być. No. No takie są zasady monopolu, no cóż. Na razie to masz monopol na dymanie nas. Chyba ciebie. No nie wiem. Dzięki, zapłaciłem 800, nie czuję się wydymany. Czekaj, ile masz na koncie? 20. Japa, nie jesteś lepszy. Jestem trochę lepszy, uwierz mi, że no zbliżasz się do setki. O, może sobie tego nie kupię. Wejdę, wezmę udział w tej żywiołowej licytacji. Czekaj, jak się zdaje? Daję dychę. Okej, okay, wypadłem. Jeszcze mogę? Mhm. Piotrek, walcz! A ty wiesz, że ja tak cię przebiję, a ja mam dużo pieniędzy, więc nie wiem, o co walczysz właściwie. Nie wiem, po co ci ta walka, ale mam 1300, ziom. Podbij do końca, nie wycofuj się. Piotrek, Piotrek! Do 90 jest jeszcze trochę. Jeszcze cię zgubi ta stuła. A co bym ci teraz zrobił wała i ten i zostawił wała? No, spoko. No. Ale poczekaj, jak tak mówisz, to lepiej. Fuck, już ma. No ja mam trzecią. Ale na ty szczęście. Masz trzecią i możesz ją drogo sprzedać. Zakończ rundę. No chyba, że chcesz domek postawić. Albo wpaść do hotelu. Wynaszany domek. O nie. O Kuba, idziesz do mnie. Na szczęście nie. Nie, jeszcze drugi rzut, poczekaj. Nie. Proszę. Proszę. To jest chyba to decyzja. Nie, 12. Przejdzie cały ten. Dobra, teraz jak wyrzucę dubla, to idę do pierdla. Coś, co się jeszcze nie zdarzyło, żeby trzema dublami dzisiaj trafić do pierdla, dlatego mam nadzieję, że to się nie wydarzy. A wiesz, co będzie, jak wyjdziesz z więzienia? Moje hotele na ciebie czekają. Jestem cholernym biedakiem, który trafił do pierdla. Domek, może ktoś nam dać po 5 dych, tak, tak no. Ty już na żebranie się zabrałeś? No. Cicho, kiedyś trzeba zacząć. Masakra. Masz 5 dych. Źle zarządzałem swoim majątkiem. Zaszalej. Masakra. No, ciekawe, co mi moja przyszłość przyniesie. Może pierdziel. Pierdziel? Pierdel? Jak się pierdol? Pierdol od... Więzienie, Kuba. Pierdziel. A, dobra, pierdziel. Ja sobie porzucam. Ja się czuję tu pewniej, bezpieczniej. Widzę tylko na horyzoncie te hotele. Uff, już się bałem, że dubel będzie. I znowu byś poszedł do więzienia, do innej celi. Może coś sobie kupię? Nie możesz.
Bo nie ma co. Możesz od nas odkupić rzeczy. Jakbyś jakieś chciał. Nie, żebym coś miał fajnego, ale... Ja tam szedłem do siebie. Dobra. No i jak tam? No Kuba już tam przegląda jakieś rzeczy. Haksów szukam. Jak się oszukuje Monopoly? Kuba, twoja tura. No nie mogłem się doczekać. No tym razem cię poszczęściło Kuba, ale zaraz może cię nie poszczęścić, wiesz o tym. Zaraz będę musiał płacić. No. Tak zaraz kończymy chyba, nie? Tak, zaraz kończymy na szczęście. Bo nie wiem, czy bym zniósł dalsze takie upokorzenie. Tak, już przemyślałem mój kolejny move. Będę czekał, aż wyjdziecie na hotel. No ja jak wejdę, to już się wspomnię. Na zdrowie. Na zdrowie. Dziękuję. O, jeszcze z godnością skończę tę grę. Chyba. Chyba. Jeśli czujesz się źle albo przeziębiony, to u mnie w hotelu. No masz przedsmak. O, no tak, 6. Zapłaciłeś za rezerwację pokoju. Aż 600. Nie, za zgubiony breloczek chyba. Kończ pan. Kończ właśnie. No już, już. Przedłużam nieuniknione, Kuba. Ja się nie dziwię, ja też to robię właśnie. Nie! Dziękujemy. Ale nie trafi do mnie. Sorry, trafisz. Okej. Okay. I tym oto chyba sposobem możesz nacisnąć grzybek. No tak jak patrzę. Nie no, zastaw, ile tam masz. Dawaj. Powinna być opcja automatycznego zastawienia się. Ile musisz 950 nastukać? Nie ma szans. Chociaż może. Nie, no masz jeszcze trochę posiadłości. Nie uciło. Nie masz. Nie, już nie mam z czego. Czerwone, jeszcze ci zostało czerwone. Tak, faktycznie. Łaskawy panie, przyjmij 800. I dupa. No nic, no to ci zostaje deklaracja. Lecisz po kebab dla wszystkich. Ale 800 jeszcze przyjął, jaki bezczelny. Patrz, co się dzieje, on moje karty przejął. Serio? Nie, no to pan. Nie. No, czekaj, bo odebrałem rzeczy, które są... Zastawione. Tak, spłacę. No, serio? Spłacę. A proszę. Jaki bezczelny. Proszę. Proszę. Co za gwałt. O, tak. Masz, Piotrek, szczęście, zaraz kończymy. No nie wiem, ja nie wiem, czy już teraz nie wcisnąć magicznego przycisku. Dobra, Piotrek, rzucaj. Niech ta gra się nie kończy. Odejdę z honorem. Na swoje. Może postaw domki jeszcze. Taki mam plan. Yes. Nie no, czekaj, coś ci rzucę hajsik. A, to sobie posiedzę w więzieniu. Może wyjdź od razu za hajs. Szkoda mi kasy, wiesz? Właśnie, bo widzisz. Mało mam. Nie, bo wy źle patrzycie. Właśnie przez to, jakby, no, jakby, jak chcesz być bogaty, musisz oszczędzać, no, kolego. Albo zarabiać tyle, żeby nie musiał. O. No i siema. I nie jesteś u mnie. No, Piotrek, ładnie. Wiem jak zrobić. O, maturę. Matura zdana, studeczka dodana. Ty miałeś kolejną kartę z wyjścia z pierdla? Mhm. A co? Też mi się wydaje to podejrzane. No. Poczekaj, pingwin, bo ja coś tam dla ciebie szykuję. Smutek. Co jeszcze przejąłem? Pozostałości po Kubie. Nie, no masz chociażby wilanów. O, wilanów przejąłem po Kubie jeszcze. A, dobra, na razie wystarczy. Powiem ci, że i tak słabo, bo myślałem, że po 3 na 1 to pozostałeś.
Że co? Że po trzy domki na jednym poustawiasz. Nie, słuchaj no. Piotrek, to twoja ostatnia szansa, żeby obronić swoją godność. To jest ostatni rzut w tym, na tym streamie. Marcina widzieliście ostatni raz, bo ewidentnie oszukuje, więc... Nie bawimy się z takimi. Piotrek, widać, że swój chłop nie oszukuje. Tam trochę mnie ograbił z kasy, ale ja się nie będę gniewał długo. Natomiast, no tak, Marcin, już w sumie usunąłem twój numer, a na Facebooku masz bana, więc... Chyba już możemy w takim razie... Tak, możemy skończyć... Co wygrałem? Wygrałeś Monstera. Wygrałeś Monstera. A, no to kebaba. A no to spoko. Dziękujemy wam za obecność na kolejnym odcinku Ubi Mubi. Czemu byłem ostatni? Nie wiem. No nie oszukujmy się, najgorzej ci poszło i uderzyłem. Naszymi gośćmi dzisiaj był Piotrek Krzychowski. Dzięki. I Marcin Domkowski, czyli gruby nerd. Byli. 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 Powiedziałem, no. Byli. Był. Nie. Był. Naprawdę był? No. O, okay. Naszymi gośćmi byli Piotr Krzychowski i Marcin Domkowski, znaczy, czyli gruby nerd. Marcin Domkowski był, no bo już nie będzie. No tak, ja już nie dokładnie. Będę, wiem o tym. O to mi chodziło właśnie. Dobra, dzięki, do następnego.